po wysadzeniu tego szpitala polowego, tym właśnie potokiem przez kilka dni płynęła krew. Hello, dzisiaj witam Was z totalnego odludzia, jakim dzisiaj jest dawna wioska Huczwice. Na tej łące kiedyś znajdowała się wieś. Stały tutaj drewniane chyże, czyli chałupy. Niestety, pomimo że mieszkańcy tej miejscowości współpracowali z Wojskiem Polskim, to i tak zostali wysiedleni w ramach akcji Wisła. Ale nie było to najgorszą rzeczą, jaka dotknęła tych ludzi. Otóż tutaj niedaleko znajduje się góra Chryszczata i na tej górze Ukraińcy z UPA założyli bazę. No, jak można się spodziewać, za współpracę z Polakami mieszkańcy Huczwic zostali srogo przez UPA ukarani. Pewnego niedzielnego poranka UPowcy wparowali do wsi i zgwałcili część kobiet. A tymczasem idziemy na Chryszczatą. Wyobraźcie sobie, co musieli czuć tutejsi mieszkańcy. No bo tak, w 1939 wpadli tu Niemcy. Przeprowadzili jakieś tam swoje czystki, wprowadzili swoje prawo. No, w sumie za Niemca to i tak panował względny spokój. Nie licząc oczywiście losu Żydów. W Huczwicach mieszkało bodaj tylko kilku Żydów, ale jednak. No i tak. No później Niemcy się wynieśli, poszli na ruskich, dostali w dupę. No to znowu przyszli Rosjanie i wprowadzili swój terror. Pomiędzy tym wszystkim jeszcze UPA, która stwierdziła, że tu jest Ukraina i tu będzie Ukraina, aż tam gdzieś po Łękowszczyznę i będą walczyć z Rosjanami i Ukraina to będzie tak, ho, ho, ho. Granica na Sanie, która podzieliła tutejsze rodziny. W ogóle ciekawostka. Początkowo granica tutejsza biegła po Sanie aż pod Sanok. Lesko, Ustrzyki Dolne czy Lutowiska znalazły się początkowo w Związku Radzieckim. Dopiero później ta granica. Idę pod górę. Dopiero później ta granica została przesunięta w wyniku wymiany terytoriów ze Związkiem Radzieckim. No i jeszcze na koniec akcja Wisła. No, horror.
No to jestem na szczycie. Chyba. Chryszczata. 997 metrów nad poziomem morza. Powiem wam, że Chryszczata nie jest górą dla każdego. Nie polecam wybierać się tu, jeśli nie ma się kondycji. No ale z drugiej strony, czego spodziewać się po górze, na której kiedyś toczono zaciekłe walki. No tak, podczas II wojny światowej, jak i podczas I wojny światowej. Zaś tutaj absolutny sztos. Jest to austriacki słup geodezyjny, mający grubo ponad 100 lat. I co najlepsze, spójrzcie, jak on się pięknie trzyma. No oczywiście ząb czasu trochę go nadgryza, ale gwarantuję, że ten słup postoi tu jeszcze kolejne 100 lat albo i jeszcze więcej. Tu natomiast coś, co rozwaliło mi głowę. Spoczywa tutaj żołnierz właśnie z I wojny światowej, ale pochodził on z Liechtensteinu. Urodzony w 1892, zmarł 7 lutego 1915. A nazywał się Wenzel Hess. Coś niewiarygodnego. Kompletnie nie spodziewałem się czegoś takiego tutaj. Odludzie. Totalne odludzie. Wcale się nie dziwię Ukraińcom z UPA, że to właśnie tę górę Chryszczatą wybrali sobie na miejsce, na kryjówkę. Bo nawet dzisiaj nie ma tutaj absolutnie żadnego zasięgu telefonicznego. Nawet alarmowego. Nie ma tu żadnych domów w promieniu kilku kilometrów. Nawet do tych Chuczwic, no to w zasadzie był kawał drogi. Także no miejsce idealne. Niestety dokładnej lokalizacji tej bazy nie znam. Prawdopodobnie jest gdzieś zarośnięta chaszczami. Upowcy mieli tutaj na przykład szpital polowy. I niewykluczone, że właśnie ktoś z Chuczwic dał synk Polakom, może gdzieś tutaj upowcy mają bazę, być może szpital, i Polacy przeprowadzili atak na tę kryjówkę. Szpital podobno wysadzili. No nie jest to może chwalebny czyn atakować szpital czy rannych, ale z drugiej strony za to, co UPA robiła Polakom, no to był niesamowicie trudny konflikt.
Teraz tak. No my działania Wojska Polskiego no oczywiście traktujemy, odbieramy jako obronę ludności cywilnej. I teraz co ciekawe, Ukraińcy dzisiaj działania UPA też traktują jako obronę cywili. Miałem nawet kilka miesięcy temu rozmowę z jednym Ukraińcem w komentarzach pod jednym z moich filmów, pod filmem o Cisnej 2.0. Ja tam pokazywałem pomnik obrońców Cisnej. No i ten Ukrainiec właśnie napisał mi w komentarzu, że jest zszokowany, bo jego dziadkowie pochodzili właśnie z Cisnej, zostali wysiedleni gdzieś pod Krym. No i dlaczego dzisiaj w Cisnej stoi pomnik dla ludzi, którzy wysiedlili jego dziadków? No, ja mu odpisałem, no. Wiesz, no, UPA tu przyszła, zaczęła zabijać Polaków. No to Ludowe Wojsko Polskie walczyło z UPA i... No proste, nie? No i on się upierał, że... No ale przecież UPA chroniła ukraińską ludność cywilną. No i... No w zasadzie nie doszliśmy do jakiegoś porozumienia, ale też nie kłóciliśmy się, bo... Nic z tych rzeczy. Dlatego to właśnie pokazuje, jak złożony, jak trudny, skomplikowany był to konflikt. Potok Rabski. Słyszałem kiedyś taką opowieść, że po wysadzeniu tego szpitala polowego tym właśnie potokiem przez kilka dni płynęła krew. Kto wie? Z górą Chryszczatą związana jest też taka historia, że w 2006 roku w miejscu wysadzonego szpitala polowego ktoś pokryjomu postawił pomnik dla obrońców tegoż właśnie szpitala. Przetrwał on do 2009 roku, w którym to potajemnie został zniszczony. Taki oto kolejny film poszerzający spektrum wiedzy o tym, co się tutaj wyprawiało. Oby nigdy więcej. I co? Założyłem stronę na Facebooku, na którą serdecznie Was zapraszam. Nazywa się oczywiście Człowiek Bieszczadu. A tymczasem dzięki. Pozdro i tymczasem.